3 stycznia 2022 roku to data, którą na długo zapamiętają mieszkańcy Bondecza koło Wysokiej. Nad ranem w tamtejszej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej pojawił się ogień. Płomienie szybko opanowały wnętrze budynku. Spaliło się wszystko. Samochód gaśniczy, który strażacy dopiero dostali, pozostały sprzęt i dokumenty. Straty sięgały kilkuset tysięcy złotych. To był cios dla strażaków, którzy o tą jednostkę walczyli bardzo, bardzo długo. No bo jednostka powstała w 1929. Jeszcze tego samego dnia ruszyła lawina pomocy. W internecie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla druhów. Sprzęt gaśniczy przekazywały im okoliczne jednostki OSP. Do Bondecza przyjeżdżały dary od strażaków z Warszawy czy Śląska. Niestety starej remizy nie dało się uratować. Część będzie wyburzona. To, co da się uratować, po remoncie będzie pełnić funkcję sali wiejskiej. Nowa remiza powstała w innej części wsi. Zbudowali ją od podstaw. Obiekt, który na dzisiejsze czasy, można powiedzieć XXI wieku, no to jest obiekt z prawdziwego zdarzenia. Sam tu część garażową, oprócz części socjalnej, części szkoleniowej, bo salka jest po prostu przygotowana również na sprawy szkoleniowe. Pieniądze na budowę nowego obiektu druhom przekazał premier Mateusz Morawiecki. Środki pochodziły z rezerwy budżetu państwa. Strażacy z Bondecza póki co są wyłączeni z działań bojowych, bo nie mają samochodu. Burmistrz złożył kolejny wniosek do premiera o dofinansowanie zakupu auta. Jednostka OSP Bonder bardzo szybko chciała wrócić do jakby tej sprawności bojowej. Więc były pomysły na pozyskanie samochodu używanego. Trochę musiałem studzić jakby te zapędy i trochę chłodzić, bo nie mieliśmy przecież miejsca, gdzie by ten samochód trzymać. Całkowity koszt budowy remizy to ponad 2,5 miliona złotych. Blisko 2 miliony to dotacja celowa z budżetu państwa. Resztę dołożył samorząd. Oficjalne otwarcie nowego obiektu ma nastąpić na przełomie lutego i marca.